Zapewne słyszeliście określenie sprzedaż krótka i pewnie rozumiecie, że generalnie oznacza ona zakład, że cena danej akcji spadnie i być może natknęliście się też na opinię, że taka forma transakcji powoduje powstanie dużej ilości zagrożeń i może prowadzić do np. załamania rynku. Spróbuję dzisiaj wytłumaczyć, na czym polega krótka sprzedaż i czy jest ona czymś pozytywnym, czy być może czymś negatywnym. Załóżmy, że mam na oku akcję firmy PKN Orlen. I załóżmy, że dzisiejsza cena akcji czy jedna, załóżmy, że cena jednej akcji PKN Orlen wynosi 100 zł. Jestem przekonany, że ta cena spadnie. Dokonałem analizy technicznej i fundamentalnej, przyjrzałem się dokładnie tej spółce i moim zdaniem kurs akcji pójdzie w dół i spadnie on do ceny 50 zł. Pytanie, czy można zarobić na takiej wiedzy? Pytanie, czy można zarobić na tej ogromnej pracy, którą włożyłem w tę analizę? Odpowiedź to jest właśnie krótka sprzedaż. Jeżeli będę chciał dokonać krótkiej sprzedaży, muszę mieć odpowiednią umowę z moim biurem maklerskim. Narysujmy sobie mojego maklera w postaci prostokąta, powiedzmy sobie na zielono. I załóżmy, że to jestem ja. Zatem, żeby sprzedać akcję na krótko, muszę ją pożyczyć od mojego biura maklerskiego. Dla uproszczenia załóżmy, że chcę sprzedać tylko jedną akcję. Mówię im więc, że chciałbym pożyczyć jedną akcję PKN Orlen, żeby dokonać krótkiej sprzedaży. Oczywiście dzisiaj ta rozmowa polega na po prostu na złożeniu odpowiedniej dyspozycji, najczęściej w formie elektronicznej, ale prześledźmy ten proces krok po kroku. I może to trochę mało intuicyjne, bo jak można pożyczyć akcję, albo po co ktoś miałby pożyczyć akcję i w ogóle skąd domy maklerskie takie akcje na pożyczkę mają? Wiemy, że nasz dom maklerski oprócz nas jako klientów ma też wiele innych osób. I załóżmy, że te osoby mają w swoim portfelu akcji PKN. Tylko, że oni mają pozycję tak zwaną długą. Załóżmy, że każdy z tych naszych klientów ma jedną akcję firmy PKN Orlen. I każdy z nich może odpowiednio rozporządzać takim prawem majątkowym, czy taką właśnie akcją. Na przykład ten klient może sobie wydać dyspozycję, że on chce sprzedać akcję PKN Orlen z jakiegoś powodu. No i w zamian dostaje ekwiwalent, czyli cenę akcji, czyli w tym wypadku 100 zł. W ramach posiadania akcji też przysługuje nam prawo do czegoś takiego, co się nazywa dywidenda, czyli wypłaty czy udział w zyskach wypracowanych przez firmę. Załóżmy, że PKN wypłaca dywidendy w wysokości 5 zł na akcję. No więc na czym polega ta krótka sprzedaż? Załóżmy, że chcę pożyczyć jedną akcję Orlenu. Dom maklerski realizuje takie moje zlecenie, biorąc tą jedną akcję z konta swoich klientów. Oczywiście, jeżeli taki klient wyrazi odpowiednią zgodę, podpisując odpowiednią umowę. W każdym razie, ponieważ te akcje nie są imienne, może wziąć taki certyfikat i przesunąć go na moje konto i mnie pożyczyć. Co się stanie, jeżeli ten klient po mojej pożyczce akcji stwierdzi, że no dobrze, to ja teraz chcę sprzedać tą akcję. Ponieważ znowu certyfikaty akcyjne nie są imienne, więc dom maklerski po prostu przesuwa tą akcję, czyli załóżmy, że tej akcji też nie ma, bo zostaje sprzedana. A tak naprawdę proces wygląda w ten sposób, że ponieważ ja pożyczyłem akcję od mojego klienta, załóżmy, że to będzie klient A, B i C, od klienta B pożyczyłem akcję, wówczas dom maklerski bierze akcję klienta C, przesuwa go na rachunek maklerski klienta B i ten klient może sobie zrealizować transakcję. Klient C niczego nie jest świadomy. Pytanie, co się dzieje z tymi dywidendami? Jeżeli na przykład nastąpi jakikolwiek egzekucja prawa w ramach danej akcji, wówczas ja jestem zobowiązany do pokrycia tego prawa. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli po pożyczce akcji PKN-u oni zaczęli wypłacać dywidendy, ja jestem zobowiązany pokryć ten koszt, tą wysokość 5 zł w ramach kosztów pożyczki. Czyli jakby moja pożyczka wiąże się z odpowiednim kosztem, należy na to popatrzeć z punktu widzenia czynszu, tak naprawdę my bierzemy tą akcję w dzierżawę, ponieważ będziemy musieli ją zwrócić, ale ta dzierżawa kosztuje to, co my musimy zapłacić naszemu domowi maklerskiemu w ramach tego, że oni umożliwiają dokonanie takiej operacji, ale też pokrycie ewentualnych kosztów, które pojawiają się w wyniku posiadania tych akcji przez faktycznych właścicieli, czy na przykład w tym wypadku dywidendy. Czyli ja muszę pokryć tą dywidendę z własnej kieszeni.
Oczywiście jest to robione w ramach odpowiednich umów z biurem maklerskim. Pożyczki od klientów to nie jedyny sposób uzyskania akcji. Czasami domy maklerskie po prostu w swojej puli posiadają również akcje, której my chcemy dokonać krótkiej sprzedaży, w związku z tym my pożyczamy te akcje bezpośrednio od domu maklerskiego, co nie oznacza, że nie będziemy musieli pokryć jakichś dodatkowych odpowiednich z tą operacją związanych kosztów. No dobrze, ale teraz wracając do głównego wątku. Załóżmy, że pożyczyłem akcje i teraz chcę na nich zarobić. Mój pierwszy krok to sprzedaż akcji. Czyli w tej chwili, jeżeli bym chciał spojrzeć na swoje aktywa i zobowiązania, może nie pasywa, zobowiązania, to mam 100 zł ze sprzedanej akcji i jestem winien jedną akcję PKN Orlen. Załóżmy, że kurs akcji faktycznie spadł, czyli ja sprzedałem moją akcję na wolnym rynku za 100 zł i teraz kurs akcji wynosi 50 zł. Wówczas mogę odkupić tą akcję za te 50 zł. Czyli jeżeli ja odkupuję akcję, może w drugą stronę, to w aktywach mam 50 zł, ponieważ 50 zł wydałem na akcję i jedną akcję Orlenu. I natychmiast spłacam moje zobowiązanie w stosunku do domu maklerskiego i ten dom maklerski oczywiście przesuwa tą akcję w odpowiednie miejsce na odpowiedni rachunek. Natomiast ponieważ wydałem jedyne 50 zł, więc mój zysk, to co mam w aktywach, to 50 zł. To możemy skreślić, to możemy skreślić i to możemy skreślić. Jestem do przodu na tej operacji 50 zł. Tradycyjnie zajmując długą pozycję, chcemy kupić tanio i sprzedać drogo. Jeżeli sprzedajemy na krótko, robimy to samo lub w odwrotnej kolejności. Sprzedajemy drogo i odkupujemy tanio.